A nie da się też ukryć, że pan minister zaproponował nam ten obszar współpracy, niezwykle ważny i korzystny dla Lublina. Przyjeżdżamy wraz z panem ministrem Wałęsą, aby podpisać list intencyjny w sprawie utworzenia w Lublinie centrum usług. Centrum, które będzie koordynować w przyszłości działalność księgową i zarządzanie kadrami w całym polskim sądownictwie. Dlaczego Lublin? Są trzy powody, dla których zdecydowaliśmy się na Lublin. Po pierwsze, to osiągnięcia lubelskich sądów w dziedzinie informatyzacji. Pomysł utworzenia w Lublinie Centrum Usług służy właśnie temu, żeby zdjąć z sądownictwa balast zbytecznej biurokracji. Z całą pewnością, tak powiedział pan minister Wałęsa, dzięki tej inicjatywie zaoszczędzimy, w cudzysłowie zaoszczędzimy wiele etatów administracyjnych w sądach w całej Polsce, natomiast nie zamierzamy oszczędzać na sądownictwie. Te środki, które uda się zdjąć ze zbytecznych etatów administracyjnych, będziemy wykorzystywać do wzmacniania pionów orzeczniczych.